Cześć wszystkim, z tej strony Deseo, witam was w kolejnym odcinku z serii Tomb Raider Chronicles. Znajdujemy się nadal na łodzi podwodnej, artefaktu już niestety, jak możecie się domyślać, nie otrzymamy go z powrotem. Teraz tak, powiedzcie mi, jak my się mamy stąd wydostać? Na pewno będziemy musieli, pamiętam, zdobyć butlę. Czy tutaj coś panowie pozostawiali? Nie. No dobra. To chyba nie mamy innego wyjścia. Jak zejść tędy? Aha, ja bym się, słuchajcie, wyposażyła tym razem w shotguna. Okej. Sprawdźmy, czy coś zostawili. Zostawili to chyba do Uzi naboje. A tutaj już widzę, że to Desert Eagle. Aha, tu mamy tak. Tu mamy drabiny. A tutaj? Tutaj nic, ok. Czyli na razie mamy jedną drogę, że tak powiem. Jeden kierunek, w którym musimy się udać. Okej, to poznaję. Tutaj mamy oknie, przez które będziemy musieli przeskoczyć. Natomiast chciałam zobaczyć jeszcze tu. Tu jest karta. Tu wszystko, pamiętam, oglądaliśmy. Nic tutaj nie wskuramy. Tak mi się przynajmniej zdaje. Ona to już wszystko oglądała, prawda? To jest stare pomieszczenie, którego nie musimy przeszukiwać. Tam też u góry byliśmy. Tu będziemy potrzebować karty. Dobra. Zapiszmy to sobie. Dobra. Tylko teraz, co mamy tutaj? Czy to było otwarte? Kurczę, ja nie pamiętam, słuchajcie. Wczoraj grałam w tą... w poprzedni epizod i ja nie pamiętam, czy ja tu byłam, czy nie. Tak, byliśmy, bo tu jest klapa otwarta. No dobra. Starość, nie radość, słuchajcie. No i tak, spadły nam tutaj kable pod napięciem. No i każda woda tutaj, w każdym z pomieszczeń, gdzie znajduje się woda, będzie pod napięciem. I niestety spotkanie z takim czymś będzie dla nas śmiertelne. Dlatego też naszym zadaniem będzie tutaj wyłączyć to całe zasilanie, aby te kable nie raziły nas. To jest nasze priorytetowe zadanie, więc póki co... Musimy udać się tam, gdzie można to zasilanie wyłączyć. Co masz dla mnie? Masz dla mnie kartę. No to bardzo dobrze. Masz dla mnie kartę, czyli rozumiem, tutaj nie byliśmy. No to pozwiedzajmy sobie trochę, poszperajmy. Szkoda, że to już jest ostatni level z Rosji. Bardzo ubolewam nad tym. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. Tak jak mówię, no kurczę, ten TR5 mi się taki cholernie szybki wydaje. Taki jakiś krótki, nie wiem. Dobra. Mamy kartę. Więc możemy szaleć. Tam do kibelka nigdzie na razie nie pójdziemy. Tam też nie pójdziemy. Też nie pójdziemy. Tam była kuchnia. W tej kuchni był kucharz, którego załatwiliśmy łomem w poprzednim odcinku. Natomiast jak wyłączymy to zasilanie, to tam będzie, słuchajcie, sekret. Więc na pewno tam się też udamy.
póki co wracamy do pomieszczeń z drzwiami na kartę. Dobra. To tak nie miało być. Dobra. Czy tu coś jest na kartę? Tam jest zejście na dół, tak? Szukamy sobie tych drzwi na kartę. Gdzie one były? Tutaj. Tutaj nie przejdziemy na pewno. I znowu drabina. Taki ładny tyłeczek. Zgrabny. Okej. Tutaj na razie też nie idziemy, bo nie ma sensu. Musimy wyłączyć to zasilanie najpierw. Czy tu też zasilanie nas, że tak powiem, ma zamiar brzydko potraktować? Tamte drzwi się otwierają. Są na zawór jedne. Słuchajcie, są na zawór. To chyba tam musimy się udać. Nie wiem, czy ja po tej wodzie mogę chodzić. Tak, mogę. Dobra. Otwórzmy najpierw sobie tutaj ten zawór. Szkoda gościa. Naprawdę szkoda. Mamy klucz, słuchajcie, ale nie wiem, czy ja tam na górze coś teraz będzie do zdobycia, czy nie. Ja tam zerknę. Bo tutaj docelowo będziemy musieli zakończyć poziom. Do tego nam są potrzebne dwie butle. Z tlenem. Nie, nie ma tutaj nic, okej. Okay. Musiałam sprawdzić, bo nie byłam pewna. Natomiast szkoda, że nie będziemy mogli uratować tego gościa, naprawdę. No, ale trudno. Życie. Co jest? Przygotujmy sobie tutaj shotguna. Nie wiem, co prawda, czy coś tam nas spotka po drodze. Czy tam coś było? A nie, słuchajcie, my stamtąd zaczynaliśmy wcześniej level chyba, nie? Jak to było? Ja już nie pamiętam. Tak, my tędy zaczynaliśmy poprzednie levele. Tutaj w Rosji. Albo byliśmy po drugiej stronie, już nie wiem. Okej, nikogo tutaj nie widzę. Nic nie ma. O, słuchajcie, tutaj mamy tą dźwignię, która nam spowoduje to, że nam wyłączy te kable. Nie mamy w tym momencie żadnego
napięcia. Tutaj mamy drzwi na klucz. Nam później będą potrzebne te drzwi. Co prawda nie są konieczne do zakończenia tego levelu. Natomiast jeżeli chcemy oczywiście mieć wszystkie sekrety, to proponowałabym skorzystać. Korci mnie to tam dalej, co tam jest. Zapewne nic, ale nie będę sobą, jak nie sprawdzę. Oczywiście, że nie ma nic. Dobra. No to słuchajcie, ruszamy. Napięcie jest wyłączone, więc możemy kombinować tak. Najpierw wchodzimy sobie tutaj. Tu mamy trochę znajdziek, więc tak, mamy apteczkę. Co dalej? Tu nie ma nic. Tutaj mamy amunicję do Desert Eagle. Tylko gdzie ta Desert Eagle? Chciałabym trochę postrzelać, bo po tym poziomie już zaś nie będę mieć żadnej broni, więc warto by to wykorzystać. Mamy Desert Eagle. No bardzo dobrze. I słuchajcie, mamy butle. Pięknie. Tutaj sobie schodzimy normalnie w dół. No, raczej bym mogła tego nie przeżyć, tego upadku. Ale okej. Okay. Co mamy tutaj? Tutaj też nie można było wcześniej przejść. I tutaj możemy sobie, słuchajcie, te drzwi otworzyć. Czy tu ktoś mi wyskoczy? Nie. Chyba nie. No i mamy drugą butlę. Teoretycznie moglibyśmy się udać już do tego gościa, natomiast to jeszcze nie ta pora. Idziemy po sekrety. I tutaj nic nie ma. No okej, okay, jakoś przeżyjemy. Ja bym sobie chciała już załadować może Desert Eagle. 18 naboi, świetnie. Macie coś dla mnie? Ten pan ma klucz. I właśnie ten klucz mi jest, słuchajcie, potrzebny, ale zanim tam pójdziemy, tutaj, to musimy się cofnąć do kuchni, o której wam już wcześniej opowiadałam. Tak, ta kuchnia jest tam. Zapisujemy, idziemy po sekrecik. Swoją drogą, czy w kibelku coś jest? Chyba nie. Chyba nie, słuchajcie. Nie. No. Lecimy do kuchni. I proszę bardzo, jest tutaj. Czeka na nas różyczka. I teraz na spokojnie możemy się wrócić tam, gdzie był ten kapitan, i cofamy się do momentu przełącznika całego zasilania na statku. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. Tutaj nie. Raczej nie. Nie powinnam przynajmniej. Tak.
Dobrze, to w takim razie chyba tędy, tak? Tak. Tutaj z tego, co kojarzę, tak przeważnie w levelach były po 3 różyczki, natomiast tutaj są chyba tylko 2. Ja kojarzę tylko 2. Mam nadzieję, że się nie mylę. Jesteśmy już prawie na miejscu. Nie mam już flary żadnych? Serio? No faktycznie. Tak, tam pisało. Jedna różyczka z 2, więc nie ma więcej tutaj sekretów. Kogo tutaj nie ma. Tu mamy kolejne drzwi, ale ich już się chyba raczej nie otwiera. Super. Sekrety zaliczone. Zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj jest. W zasadzie nawet jeżeli, to i tak jest to bezużyteczne w tym momencie. Bo tutaj już nigdzie nie pójdziemy. Ok. No to co, kochani, idziemy do kapitana. W zasadzie nie do kapitana, tylko tam do tego wyjścia awaryjnego, którym musimy, słuchajcie, opuścić tą łódź. Kurde, no, ona jest naprawdę silną babką. Nie jedne zwłoki przenosiła, nie jedne ciała przesuwała. Dałaby radę go tam wcisnąć, słuchajcie, na górę jakimś sposobem. A tak to facet musi zginąć. No i słuchajcie, ja myślę, że ja się z wami już pożegnam. Odcinek taki dość króciutki. Natomiast no, widzimy się w następnym odcinku w Irlandii, więc z mojej strony na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję bardzo za to, że byliście dzisiaj ze mną. Do usłyszenia. Cześć. Yet. No time. The hull is breached and we will drown soon. With the oxygen, you escape. Now. Not without you. I am Admiral Yarovev of the Russian Imperial Navy. I have served my great country for many years, but the country I know withers. The bear lies down to sleep for its final time. And I wish also this fate on the ship I have grown to love. No deal. Yes, deal! For the outer airlock can only be opened from inside the ship. This is my gift to your child. I release you to a future beyond this dying vessel. And my gift to you? Tell my story. Tell how the proud men of the Russian Navy fought against the enemy from inside. And sacrifice their lives for that their country may once again stand proud. You have my word. I salute you. Quickly, into the airlock, and I will release you. Goodbye, Admiral.
Lara saw enough of the power of this artifact to recognize its rightful place was where man could never again misuse it. And not enough for it to destroy her. Some powers are beyond the wit of man. Oh dear, gentlemen. I do apologize. It seems someone up above has a sense of humor. If you will excuse me a moment, I shall fetch candles. It is a knight spurred by hell. And as the horsemen drove ever onwards across the world, the heavens boiled in their wake. Ah, benefits of a religious education.